Dobry wieczór, witam ponownie kolejni rozmówcy, uczestnicy kliniki koszykarskiej. Chłopcy, może się przedstawicie, skąd jesteście, z jakiego miasta, z jakiego województwa, ile macie lat, jak uwagacie w koszykówkę? No tak, jesteśmy z województwa wielkopolskiego, jesteśmy ze Swarzędza, to jest miasteczko obok Poznania i mamy po 13 lat. Koszykówkę trenujemy od 2,5 roku. Jak się nazywasz? Ja się nazywam Adam. Ja nazywam się Kasper. Ja Marcin. Widzę, że dwóch tutaj bardzo podobnych do siebie chłopców. Czy zrobię nimi bliźniacy? Oczywiście. Znam kilku koszykarskich bliźniaków, między innymi Wójcików, Zywertów, Dziębów. Może wasza kariera też będzie taka pomyślna, dostaniecie się kiedyś do reprezentacji Polski. Może się uda. Dlaczego akurat wybraliście ten obóz, kto was nakłonił do przyjazdu tutaj, do tej małej miejscowości w Kujawsku Pomorskim? Pierwszą propozycję wrzucił nasz trener i później to już wystarczyło się tylko zapytać rodziców o zgodę. Tak, z tego co wiem, jesteście już tutaj na drugim obozie. Ty nie, ale ty i ty. Dlaczego tak wam się bardzo podoba, że przedłużyliście pobyt? No. Fajnie jest. No jednak rodzice nie chcielibyśmy siedzieli w domu. I zdecydowali, że... Tak, że pojedziemy na dwa tygodnie. Szwarzędz mi się zawsze kojarzy z koszykówką żeńską. To będzie tam coś teraz robienie w kierunku męskiej koszykówki? Nie wydaje mi się, żeby coś takiego powstało w najbliższym czasie przynajmniej. Ale mam nadzieję, że coś takiego powstanie. Ale macie propozycje, znaczy się propozycje są, bo Szwarzędz jest bardzo blisko Poznania. Z tego co wiem, ty do Bywanu może przejdziesz? Tak, przychodzę od września do Bywanu. Do rocznika 2005, Maskier Biopar, wyszłaś o sukcesach Biopar. Słyszałem. Kim się wzorujecie w koszykówce, jakim zawodnikiem w NBA, albo jakim Polakiem? U mnie w NBA jest Kyrie. A u ciebie? Ja nie mam swojego zawodnika. Idola nie masz, a tutaj? Ja tak samo. A co was najbardziej kręci w koszykówce? To, że można fajne robić triki i naprawdę można tutaj fajnie zagrać i pokazać coś od siebie. A ty tutaj? No, jest to bardzo kontaktowa gra i to mi się podoba, fajnie. Przyjemność, satysfakcja z... Głównie satysfakcja z rzuconych punktów dla drużyny, których większość osób nie trafi. Super. Nie ma tutaj na tym obozie, tak jak gdzie indziej są, że są mecze wieczorem, że są jakieś konkursy. Brakuje wam to? Chcielibyście, ale albo podoba wam się to, że tu jest dużo treningów, dużo zwracania na szczegóły. Ja uważam w następujący sposób, że trenerzy tutaj jest idealnie zadbane o każdego zawodnika, bo zawodnik przypada na czterech zawodników, przypada bodajże na jednego trenera i to jest już bardzo mała ilość tych zawodników, bo w normalnym zespole jest po 15 zawodników na jednego trenera. Więc tu jest bardzo dużo zaangażowanie i trenerów, i zawodników. A co robicie w czasie wolnym, bo przecież musicie też odpoczywać trochę od leżymy, gramy w karty, gry planszowe, chodzimy nad jezioro, spotykamy się ze chłopakami z innego pokoju. A powiedzcie mi, te pierwsze treningi o 7 rano, w czasie wakacji, tak wcześnie wstawać, dla was nie są troszkę szokujące, nie zasypiacie? No, są szokujące. Przypadkowo udało nam się zaspać, ale to tylko raz, całe szczęście. Jak na razie tylko raz. Chcecie chodzić, tak, wstajecie i wczoraj myśmy nawet film obejrzeli. Tak. Fajny. I co? I po tym całej klinice, jak myślisz, o ile może się twoja zdolność koszykarska, twoje umiejętności, o ile procent się mogą tak poprawić? 10%? A umicie te wszystkie, bo to jest naprawdę dużo tutaj ćwiczeń, jak mówili, umicie to wszystko przyswoić sobie, zapamiętać to, żeby to potem kontynuować w swoim klubie. Jest ciężko, ale... Na pewno większość bym zapamiętał. Z
tego co wiem, przyjechaliście tutaj z trenerem? Z Tomaszem Szelungiewiczem. Szelungiewiczem. Tomkiem znam go już od ten. Chyba nie miał problemu was namówić. A ile jeszcze chłopaków jest weszła, że którzy mogliby przyjechać, a nie przyjechali, dlaczego? No myślę, że pięciu by mogło przyjechać, żeby jednak tutaj coś zrobili z działania. Tutaj chłopiec mówi do farmu, będzie chciał iść się szkolić, a co wy, bracia, my idziemy do klubu naszego trenera, ponieważ nasza sekcja się niestety rozpadła i tam będziemy trenować. Treningi będą w Poznaniu. Aha, czyli będziecie koszykówkę cały czas. Może czasami się będziemy spotykać, jak będziemy przyjeżdżali, jak oni będą mieć na flagi. Jedzenie smakuje? Tak, bardzo tak, dobrze. Jedzenie jest dobre. Zmęczenie już jest po 5 dniach? Jest, trochę, ale nie jest takie... Profesora Ucińskiego słuchacie? Tak. Jeszcze ma wszystkich. To jeszcze macie na koniec tego wywiadu każdy po 3 zdania, kogoś pozdrowić, coś miłego powiedzieć komuś. Proszę bardzo. To ja bym chciał pozdrowić kamerę i Ziviego. A kogoś, kogo tutaj nie ma? No to rodziców. Ja też pozdrawiam rodziców, Ziviego oraz Tymona. Ja pozdrawiam rodziców, naszego trenera, trenerkę, wszystkich telewidzów i oczywiście Ziviego. Dziękuję bardzo, trenujcie, ostro pracujcie, bo tak naprawdę to jak widzicie na tych tabelkach, koszykarzem dopiero takim już profesjonalnym, co ma to wszystko opanowane, to jest w kategorii U18, U19, więc macie jeszcze przed sobą 5 lat, to jest sporo czasu, praca, trening, ciut talentu wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.